Hejo, hejo, moje kochane robaczki! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tak, jestem no make-up i w ogóle jestem taka, jaka jestem. Jestem ubrana byle jak, zgubiłam paznokcia kolejnego w ogóle. Widzicie, idę nie tylko w pracy, po prostu robiłam zakupy. Więc nawet wtedy mi się to zdarza. Robaczki moje kochane, zapraszam Was, pytacie znowu, już mi piszecie, kiedy ta seria taka zakupowo, czyli spożywka, po prostu to było, wiecie, to było podpięte pod jak się żyje w UK, czy coś takiego, życie na obczyźnie, jakoś tak. Więc co, więc przechodzę, więc pokażę Wam po prostu, co zakupiłam dzisiaj. Faktycznie dawno nie było takiego filmiku na moim kanale, więc jedziemy. Po kolei, chipsy dla dzieci oczywiście. Tak, kręcik papierowy, mój ulubiony. Zakupiłam, bo nie miałam. Kwiatki, bratki i stokrotki. Kupiłam takie piękne, sztuczne, tak sztuczne tulipany, bo chcę Wam zmienić tam z tych żonkili i z tych stokrotek na coś bardziej kolorowego. Przywołuję Wam wiosnę. Mam nadzieję, że będzie Wam się lepiej, milej oglądało. Więc kwiatki kupiłam dla Waszego tła. Tak. Dalej, szybko. Znowu gotowiec, sos, ten taki butter chicken. Mam zamiar zrobić dzisiaj tortillę z kurczakiem i z tym sosem dla dzieciaczków, więc taki oto sos. Gotowe, one są po chyba 59 pi. Znowu chlebek, tym razem jeszcze do wiedzi taki biały, bo wcześniej kupowałam ten czarny, znaczy taki brązowy Fabianowi, więc tym razem wzięłam też dla nas identyczny. Biały. Dalej wzięłam chusteczki mokre do przecierania różnych rzeczy. Zawsze muszę mieć pod ręką. Znowu peperami. Jak widzicie, bardzo dużo rzeczy się powtarza, bo po prostu są już sprawdzone. Teraz tak, znowu zakupiłam gotowce te naleśniki z czekoladą na szybko, jak po prostu, wiecie, nie będzie się chciało robić ciasta, a wiem, że oni czasami chcą ciasto robić, wiecie, chcemy naleśniki, zjedzą po jednym i to wszystko, więc po prostu na taką sytuację mam właśnie gotowce. One są chyba koło funta. Dalej oczywiście salami, te takie duże, ono też jest coś koło funta. Zobaczcie, wynalazłam takie fajne naklejki, takie malutkie naklejki i ja wybrałam napisy, że mówię. I will love you to the moon and back, czyli będę Cię kochała do zmierzchu i potem. No i tak, robaczki, muszę Wam dograć po prostu aparatem, w sensie, że telefonem, bo po prostu skończyła mi się bateria mi wysiadła, więc dogrywam. Nie wiem, przy czym tutaj, na czym postanęłam. Dobra, chusteczki były, chyba naklejki, co? Więc takie naklejki zakupiłam z zamysłem naklejenia nad dzieci łóżkami. Że po prostu wiecie, że love, krowa i tak dalej. Kolejną rzeczą, znowu naklejka, tym razem nad moim łóżkiem, Always Kiss Me Goodnight. Czyli po prostu zawsze całuj mnie na dobranoc. I Sweet Dreams. Także takie naklejki wynalazłam do przyklejenia nad łóżkami. Tak, kot właśnie mi tutaj szamrocze, bo wleciał mi w tą wolną reklamówkę, spoko. Oczywiście strajtasiemka, czyli papier toaletowy. Sałata romaine lettuce. Sałata, ona chyba była po 50 pi. Takie chusteczki podwójne, ja lubię zawsze mieć w torebce, więc nie mam zapasu, musiałam sobie narobić. Oczywiście fan edition, nowość z Carexa, complete. Strawberry, czyli mokre chusteczki też muszę mieć zawsze w torebce. Kolejne, opatrzcie, dobre, co? Chcecie się uśmiać? Bo sama się zawsze śmiała, bez kitu. Patrzcie, znalazłam pazura. Znalazłam pazura po prostu, jak wsadzałam zakupy, bo się śpieszyłam, bo przy kasie stałam i tam kolejka była ogromna i musiałam się śpieszyć, więc po prostu mi odpadł. Nieważne. Kolejne chusteczki, one były po 30 chyba pi. Lubię też mieć w mieszkaniu. Dobra, jedziemy. A w ogóle to pokazywałam Wam moją zaczepistą torbę, z którą już tyle osób zaczepiało, że to jest po prostu masakra. Zobaczcie. Taką torą chodzę na zakupy, także wiecie, można się też pośmiać. Jest słodka, uważam, że jest słodka, patrzcie, z takim psiakiem. Fajna torba i powiem Wam, że nieważne, że wyglądam jak kurde starsza pani, ale naprawdę jest podręczna, poręczna, wygodna, jest na kółkach, nie dźwigacie, nic mnie nie boli. Jedyne co muszę, to po prostu ciągnąć te zakupy ze sobą i tyle. Także super, polecam Wam takie rozwiązanie. Nie wstydźcie się dziewczyny naprawdę, że ktoś patrzy i się brecha. A niech się brechają te, które tam dźwigają te torby. Dalej. Kot mój się zazwał, pokażę kota mojego, bo nie mogę. Lili! Patrzcie, gdzie jest mój kot. Widzicie to? O, tu jest mój kot. No, dzień dobry. Tak. Lili właśnie jest w siatce, w reklamówce. Jedziemy dalej. Zakupiłam dwie zasłonki. Już Wam pokazuję i też się nie śmiejcie,
Ale wiecie, naprawdę ja to wymyślałam. Patrzcie, jakie one są śliczne. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. One są takie białe z takim czarnym paskiem. Tu natomiast jest mnóstwo cyrkonii takich białych w sumie. One są srebrne takie, białe, srebrne. Tak, wygląda to tak jak tutaj na obrazku, czyli ten pasek jest tylko u góry, one są białe. Wiecie, co ja z nimi robię? Mi szkoda jest czegoś takiego pod prysznic. Ja ich używam po prostu jako zasłonki tutaj na okna. Coś podobnego mam w salonie, tylko z New Yorkiem. Natomiast zobaczcie tutaj, na przykład póki co, oczywiście, póki co, zobaczcie, tutaj mam taką zasłonkę. A w ogóle popatrzcie, naklejam sobie te naklejki z kawą i powiedzcie, czy nie wygląda to fajnie. Takie tam było puste, nie chciałam nic przybijać, bo było świeżo malowane. Nie chciałam przybijać i tak... Tak, jak nie kot w kuwecie, to mąż na telefonie. No. Mówię dalej. Więc kupiłam takie właśnie oto dwie zasłonki. Nie wiem, co już zdążyłam powiedzieć. Już po prostu za chwilę mnie coś trafi, jak jeszcze raz mi ktoś zadzwoni. Więc ja Wam właśnie tylko pokazałam, że ja naprawdę ich używam jako zasłonki. Po prostu tutaj naprawdę. Tu ludzie coś takiego mają w oknach, mają straszne rzeczy. Ktoś, kto mieszka w UK, wie, o czym ja mówię. A te wyglądają naprawdę cudaśnie. I zaufajcie mi, że moja mama nawet jak słyszała na początku, że ja na oknie powiesiłam kotary do... bo to w sumie są kotary, takie te do podprysznic, to się śmiała, ale jak zobaczyła na żywo, to po prostu mówi, kurde, przecież to jest fajniejsze niż zasłona, bo zasłony są jednolite, a tu mamy jakieś fajne kolorowe, więc jedną zakupiłam białą z czarnym paskiem i będę się zastanawiała, czy sobie powieszę w sypialni, czy ją powieszę tu w salonie właśnie, ale też nie chcę mieć przebitki, nie chcę, żeby ktoś mi zaglądał, bo salon mam na, wiecie, na parterze, nie chcę, żeby ktoś zaglądał, jak ja nagrywam, więc zobaczę, czy to będzie biała. Drugą wzięłam właśnie czarną dla odróżnienia, czyli jest czarna, czyli jest na odwrót. Jak widzicie, jest czarna z białym paskiem, więc nie wiem jeszcze, którą gdzie powieszę. Cena takiej jednej kotarki, moje kochane, to jest 5,99, czyli 12 funtów i mam po prostu naprawdę, uwierzcie mi, świetne zasłony. Zresztą jak je powieszę, to Wam pokażę i same ocenicie. Jadę dalej, czekajcie, zamknę sobie drzwi. Bo chłodek mi tu wtargnął. Dzieciaczkom wzięłam jakieś takie 10 cake balls, czyli takich pseudo, wiecie, kanapeczki takie. Czasami jak po prostu widzę, że za mało zjedli, że nie dojedli, to lubię, jak sobie ściągną taką kanapeczkę i zawsze wiem, że coś w tym żołądku jest. Standardowo makaroni, czyli co moje dzieciaki kochają, uwielbiają, ja również. Dalej zakupiłam jaja. Jedne wzięłam duże, jedne wzięłam zwykłe. Po prostu jajka jak jajka. Wiecie, że ja lubię jajka, bez jajek tu się nie obejdę. Dalej. Tak, teraz mogłabym Wam pokazać. Ja tylko Wam pokażę dźwięk i uwierzcie mi, za chwilę po prostu wszystkie trzy... Ja Wam to pokażę. A co Wam nie pokażę? Wszystko Wam pokażę. Nie patrzcie tylko tu na bałagan, bo są siatki, muszę powyrzucać śmieci. Czekajcie. O, tak Wam pokażę. Widzicie to? Patrzcie, dobrze, że mam tylko trzy, bo normalnie 7 bym nie zniosła. Wszystkie lecą, po prostu kochają te witaminki. Kochają. Teraz będzie jeden wielki miał. Co to pani ma? Ojeju, jak my prosimy, tak? My uwielbiamy witaminki. No, dajcie głosu trochę jeszcze. No, trochę jeszcze. Pokażcie, jak pięknie mówicie. Jakie to pyszności, takie pyszne. Ojeju. Dobra, dam im trochę witaminek już. Uwielbiają te witaminki. I powiem Wam, że mój kociak ten w Polsce również to po prostu ukocha, chciałam powiedzieć. Ubóstwia to, te takie witaminki z Whiskasa. No po prostu akurat wzięłam na ząbki jakieś tam, wiecie, ochronne, także żeby se popiłowały ząbale. Więc witaminki. Dalej, Red Bull, tak, doda mi skrzydeł, nie wiem, czy, bo dzisiaj chcę Wam coś ponagrywać i po prostu nie wiem, czy dam radę posiedzieć, więc jeżeli nie kawa, to Red Bull. Mleczko, oczywiście mleczko, tu gdzieś wyjęłam, o właśnie, dwa ryże wzięłam, takie o, dwa ryże, mam nadzieję, że widzicie, jeden jest z warzywami, drugi jest z jajkiem. Takie ryże, one są po funcie. Dzieciaczkom wzięłam wody do picia. Czekajcie, bo mi zaś się śmietana wyleje. Gdzie te wody jeszcze? Gdzieś więcej tych wód miałam. Dobra, gdzieś pewnie na dole. Też Wam ostatnio pokazywałam. Bardzo fajne, fikuśne butelki, takie kolorowe. Więc wzięłam po dwie butelki dzieciaczkom wody mineralnej. Fajne są te butelki, bo oni sobie mogą brać do, wiecie, do lunchboxa po prostu, do szkoły. Paragon, zaraz Wam powiem, ile to wszystko wyniosło. Oczywiście nie byłabym sobą, przecież wiecie, już mnie znacie, jakbym nie wzięła jakichś zapachów, które już mi się zresztą kończą. Tu wybrałam magnolię i kwiat wiśni, najlepsze jest to, że w ogóle po polsku jest napisane.
Przepiękny zapach, ja bardzo go lubię. Jeżeli chodzi o tego Airwicka, to Wam polecam. Bardzo taki wiosenny. Natomiast tu wziąłam coś nowego i to jest górski wodospad. Górski wodospad. Nigdy nie wąchałam wodospadu, ale pachnie świeżą taką wodą, taką świeżością, więc spoko. One były po funt 99 teraz. Dalej oczywiście śmietana, to nie muszę się rozwodzić. Tak jak wspomniałam, będę robić im tortillę. Dzisiaj wzięłam jakąś Elephant Atta i ciapatis. Nie wiem, jakąś, no ciapatis, czyli od ciapaka. Nawet tortillę mam od ciapaka. Dalej. Nie szłam już do Sainsbury'ego, bo miałam ciężką siatę, więc po prostu zakupiłam mrożone piersi z kurczaka. Jest ich tutaj kilogram. Tak, kilogram piersi z kurczaka, moje kochane, jest za chyba 3 funty, coś takiego, więc naprawdę, zaufajcie mi, że bardzo się opłaca, bardzo się opłaca. Dalej zakupiłam serek żółty, niski poziom baterii mi pokazuje, ale chyba dojdziemy do końca, co? Kolejna rzecz, San Miguel, czyli oczywiście piwko nam wzięłam na wieczór, bo ostatnio wypiłam jemu desperadosa i miauczał, że gdzie jest jego desperados, więc będzie miał dzisiaj, co będzie miał San Miguela. Willow oczywiście wzięłam, masło do smażenia. Dalej zakupiłam takie drinki, wiecie co, ja czasami lubię, one są po 99 pi, a ten był chyba po 40 pi nawet. To ma niby być mojito, więc sprawdzę, spróbuję. Jak za 40 pi, to się wiecie, jakiego mojito spodziewam. No ale oby chociaż było w smaku ok. No i co? I to jest Peach Schnapps and Lemonade, czyli z lemoniadą. Bardzo lubię tą właśnie serię, lubię Cosmopolitana, lubię Sex on the Beach, czy coś takiego się nazywa. Bardzo dobre drinki. Dalej. Tu właśnie wzięłam kormę, ja bardzo lubię z indyjskiego jedzenia. Właśnie zapomniałam Wam w tagu i w ogóle chyba w Q&A też było pytanie a propos właśnie jedzenia, to uwielbiam jeszcze indyjskie, muszę to dopowiedzieć, uwielbiam indyjskie, uwielbiam kormę, to jest ta na bazie kokosa i almonda, czyli migdała, słodka, po prostu słodki sos, przepyszny, uwielbiam, to jest jakaś nowość z jakąś przyprawą, jeszcze nie wiem, Indie Grand Korma, po prostu korma, polecam bardzo serdecznie, ja właśnie robię często kurczaka z takimi sosami w domu. Uwielbiam ją, bo chyba też za funta. Chusteczki do toalety dla dzieciaczków, które można po prostu spuszczać w toalecie. Mokre oczywiście. Dalej dżem truskawkowy, bo się nam skończył. Ostatnio chciałam do czegoś, nie pamiętam do czego, chyba do naleśnika i właśnie nie było, więc dżem truskawkowy, chyba 60 pi. O właśnie, są kolejne wody, które Wam mówiłam, bo wzięłam dzieciaczkom po dwie. Czerwona, różowa dla Oliwii, zielona i niebieska dla Gracusia. I ostatnie już rzeczy, także myślę, że starczy baterii. Oczywiście znowu mokra karma dla kociaków, tym razem seria fish, czyli różne ryby. Więc to oczywiście standardowo te kryształki, ten piasek w końcu dowieźli, więc od razu wzięłam im dwa. I wyobraźcie sobie, ja wiem, że w Polsce są bardzo drogie. Teraz Wam w ogóle też pokażę, jak leje, to jest jakaś masakra, dobrze, że zdążyłam. No i ostatnia rzecz, mleczko skondensowane, słodzone w tym, w puszce, nie w tubce. No i tak się prezentowały moje zakupy, tu jest mój koszyk na kółkach, zobaczcie, po prostu genialne, ja po prostu ubóstwiam. Ale najlepsze jest to, że Fabian już mi chyba z trzy takie zakosił na te swoje jakieś pędzle, farby i te tam szpachelki i tak dalej, nie? I nie oddał, więc co chwilę sobie po prostu odkupuję sama koszyk. Tak, takie są chłopy właśnie, no. Jeżeli chodzi o całość, 61-67, czyli ponad 60 funtów, ale dziewczyny, no ja myślę, że jest tego trochę tutaj i jest, wiecie, wszystkiego po trochu, jest do lodówki, jest coś dla dzieci, jest coś ze słodyczy, jest jakaś tam przyjemnostka, jest zapach, więc no cóż, ja uważam, że super. Tak, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pewnie mi zaraz pierdzielnie bateria, ale muszę Wam to powiedzieć, w ogóle... Wy po prostu mnie rozwalacie. Rozwalacie mnie, ale to teraz nawiązuję do filmu Karoliny. Dziewczyny, wy nie róbcie takiej lipy, że jak Karola powie, zapraszam na Agi kanał, zaglądajcie. Dobra, zajrzyjcie, ale to bez żadnych subów, bez żadnych tam, jak polubicie, jak Wam się to podoba, owszem, daj lajka, ale ja nie chciałam absolutnie, ja się tak źle poczułam, jak usłyszałam, że wszystkie idźcie do Agnieszki i tak dalej. Nie, kochane, nie idźcie do Agnieszki, bo Karola jest jedna, jedyna w swoim rodzaju i... Ja w życiu tej paczki, którą ja jej wysłałam, którą nagrała Wam filmik i możecie go widzieć na jej kanale, to w życiu nie było absolutnie, absolutnie no way po to, żeby ktoś mnie zasubskrybował, żebym miała więcej subskrypcji lub wyświetleń. Dziewczyny, nie o to chodzi. Ja nagrywam i tak dla Was po prostu z poświęceniem, z pasją i z oddaniem. Ja nie potrzebuję naprawdę tutaj, żeby mi cyferki nie wiadomo jak rosły. Owszem, że to powoduje, wiecie, to, że mnie to nakręca jeszcze bardziej, bo to jest Wasz odbiór. Wy to tak odbieracie.
odbieracie. Ja w nagrodę za to na przykład robię wam rozdania, konkursy, staram się was jakoś uszczęśliwiać w taki sposób. I oczywiście wy uszczęśliwiacie mnie, ale nie chcę, żeby było coś w życiu, coś za coś. Ja nie lubię czegoś takiego. Bezinteresowność to jest dla mnie bezinteresowność i po prostu nie życzę sobie, żeby po prostu ktoś do mnie przychodził od Karoli i zostawiał suba, tylko dlatego, że Karola dostała paczkę. No przecież, no i kto tu jest nienormalny? No kto tu jest nienormalny? No bo nie ja. No tak w ogóle to kamień serca, cieszę się, że Karoli się paczka spodobała. No, cieszę się strasznie, że wpasowały jej te rzeczy i w ogóle. No, się spłakałam dzisiaj rano, ale to nieważne. No, ja zaraz jeszcze polecę szybko przeczytać wasze komentarze. Zrobię sobie pewnie jakąś kawcie. Tutaj widzicie, nie dopiłam, już mam dzisiaj z rana jedną małą. Nie dopiłam, stawiłam już pranie właśnie mi się wyprało, więc już mnie woła, już mi macha, że rozwieź mnie i w ogóle. Pokażę wam w ogóle pogodę jeszcze tylko, jak zdążę, bo jest tragiczna. Patrzcie. Widzicie to? O, po prostu śnieg, grad, nie wiem ile widzicie, nie ma to za ciekawego widoku w ogóle. Dobrze, że pada, to mi się okna umyją. Nie żartowałam. No ja nie przesadzam, znaczy generalnie przed chwilą umyłam właśnie włosy, umyłam właśnie tym Palmersem, moim kochanym kokosowym, uwielbiam ten szampon. Mam nadzieję, że Karoli też będzie odpowiadała ta taka maseczka, tam w sumie to jest do nabłyszczania takiego wiecie, włosów do odżywienia. Masko odżywka, o, więc mam nadzieję, że jej się spodoba, ale w ogóle jakie płaty śniegu lecą, szok. Tak, straszne. W ogóle idę zaraz lepić bałwana, nie żartuję. No, bałwan się sam ulepi, jak wróci z pracy, dzisiaj po 17 będzie bałwan przed drzwiami. Mąż się w sensie, nie? No nie, dobra, nie robię już jaj. Zmykam, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jak tak, to zostawcie oczywiście kciuka do góry. Uwielbiam was po prostu. Zaraz wam będę odpisywać też na komentarze przy kawci. Tylko wszystko tu ogarnę, po prostu posortuję. I oczywiście lecę do was, bo jeszcze mam trochę czasu. Natomiast dzisiaj wyskakuję tylko na jakieś chyba 2-2,5 godziny do pracy, więc spoko loko. Więc wszystko zdążę zrobić. Wstałam się bardzo wcześnie, bo w ogóle boiler mi się włączył, zepsuł się, czy nie wiem co, musiałam tu wszystkie kaloryfery poodkręcać, było zimno po prostu jak w kostnicy normalnie. Także musiałam dzieciaczkom, wiecie, włączyć wszystko, patrzę, a tu w ogóle 5:30, mówię, no nie, no Jesus Christ. Tak, no i właśnie wtedy weszłam, mówię, do Karoli, bo zobaczyłam w telefonie, która godzina, patrzę, a tam w ogóle stado wiadomości, jakieś powiadomień właśnie z Insta i tak dalej. No więc mówię, dobra, tak już wstałam, to po prostu obejrzę filmik. No i to było takie mi obejrzę, że się cała pokleiłam, popłakałam i w ogóle, no. Ale super, bardzo mnie cieszy, że mogłam spowodować uśmiech na jej twarzy. Tak, to jest właśnie bezcenne. To jest właśnie odwdzięka, czyli po prostu ta radość, którą ona miała, odpakowując każdą pojedynczą rzecz. To jest bezcenne, dziewczyny. I pamiętajcie o tym. Nigdy coś za coś. Nie cierpię czegoś takiego. Nie cierpię czegoś takiego, że jak ktoś coś robi, to trzeba od razu w drugą stronę to samo. Wcale nie trzeba. Można. Nie trzeba. No. Więc bez takich mi tutaj. No. Uwielbiam was i tak. Lecę i lecę zaraz wam odpowiadać na komentarze, bo chciałabym, żeby wszystko jakoś w miarę było na bieżąco. Trochę was i mimo wszystko przybywa. Trafiam też na takie fajne gaduły. To właśnie tutaj się tyczy Marzenki, którą serdecznie pozdrawiam. Po prostu z nią to w ogóle masakra. To jest w ogóle kobitka naprawdę taka, nie? Pisze takie mi listy miłosne. Dobrze, że w ogóle nadążam w miarę. Także jeżeli jakieś małe spóźnienia będę miała, to po prostu I'm so sorry. Ale staram się naprawdę na bieżąco, więc jeżeli się spóźni jeden dzień, to właśnie nic nie stanie, nie? No. Także lecę, bo mi tu znowu niski poziom baterii 10%, więc pewnie mi klapnie zaraz, jak zwykle, zając moje szczęście. Ściskam was mocno, zapraszam was na Facebooka, Twittera, Instagrama, Pinteresta. Udzielajcie się oczywiście na Wicki Agi. No i co? No i po prostu Aga Cosmetic Candy żegna się z wami, ale tylko na chwilę, bo do was wracam niebawem. Buziole! Bajo!